Cześć, z tej strony Bartek z Pasieki Leśnej. Jestem nad moją rodzinną Fortową L1A. I powiem tak, no z góry nie wygląda najgorzej. Ja jej daję małe szanse na przetrwanie, ale kto wie, kto wie. Z uwagi na to, że ona ma tu po prostu, czy miała problem z barciakiem i bardzo słabo się rozwijała. Także to kilka razy w roku była zasilana. Więc to ciężko powiedzieć, że ona sobie tak sama doszła do takiej siły, a wcale tą siłą nie grzeszy. No ale zobaczymy, no, trochę tu jeszcze syropu dostanie pewnie. Jak widać, jaki ona ma układ, od prawej patrząc, tu jest zatwór słomiany, 6 ramek i kolejny zatwór słomiany. No te pszczoły nawet siedzą dość gęsto, no ale tak jak mówię, ja ją ostatnio jak przeglądałem, oceniłem dość słabo, bo to bardzo rozstrzelony czerw i to widać, że to przez barciaka. Tutaj stoją dwie rodzinki, które otrzymałem od Marcina w ramach projektu Fort Knox. I tutaj po prawej mamy rodzinkę wywodzącą się z linii L1, którą Marcin dostał ode mnie, zdaje się, w zeszłym roku. Bo no, w tym okresie głodu po prostu dość ją tak widać, ten głód niekoniecznie dobrze potraktował. Ale ona tu zaczęła coś tam dobudowywać, widać białym woskiem. Także to też świadczy o tym, że te pszczoły są w miarę dobrej kondycji. Ta rodzina, no ona sobie tak nie doszła sama. To znaczy od razu już, jak ją rozstawiłem tutaj, to zdaje się dostała od razu ramkę czerwią na wygryzieniu z tej drugiej obok. I potem jeszcze jak przywoziłem tutaj 3 ramki czerwiu do różnych rodzin, to ona też jedną z tych ramek dostała, także ona była zasilona z rodzin takich lepszych troszkę. No ale powiem tak, no efekt jest pozytywny i ostatnio dość nisko oceniłem, a widzę, że ona jest spokojna i w miarę tutaj te pszczoły siedzą. Także dość gęsto, także jest ok. No tamta, która tutaj stoi, ta L1A, ona wciąż, ja ją słyszę, że ona wciąż szumi, ona jest niespokojna. Jakieś jajeczka tam były, ale tam no widać, coś tam się dzieje niedobrego, aczkolwiek też mówię, stan jest lepszy niż oceniłem go poprzednio. A tutaj zaraz odsunę ze dwie ramki, żeby zobaczyć, co się dzieje, ale naprawdę jestem zadowolony. Już po otwarciu daszka widać, że ta rodzinka się na koniec sezonu zebrała. Czy na tyle, żeby przezimować? Nie mam pojęcia. Przezimuje albo nie przezimuje, natomiast moja nadzieja rośnie i optymizm rośnie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że sobie da radę. No i tutaj jest rodzinka GMZ, czyli ta silniejsza, którą dostałem od Marcina. I ona jest naprawdę ładna. Ona w tej chwili jest, tak jak widać, tutaj siedzi na bodajże 8 czy 9 ramkach. Pewnie luźno, ale mimo wszystko bardzo fajna rodzina. Ona tu jest najładniejsza. Tą rodzinę faktycznie Marcin piękną dla mnie przygotował. Ta druga, tak jak mówiłem, była sporo słabsza, ale pewnie i tak ciut lepsza niż to, co mi się udało w tym roku z projektu Fort Knox przekazać innym, dlatego że ja tu miałem w lesie po prostu cały rok kryzys. No i trudno. No i po prostu rodziny, które są w projekcie przekazywane, to jest jakby ściśle sprawdzana genetyka. Ja zrobiłem, co się dało, natomiast te rodziny były naprawdę dość mizerne. No i jedna, z tego co wiem, już nie żyje, a jedna walczy o życie i pewnie w listopadzie jej nie będzie. Także po prostu mówię, no to co ja zrobiłem w tym roku, to było naprawdę słabe. A no, ta rodzina od Marcina, widzę, że ona jest piękna. Naprawdę tu mamy, proszę popatrzeć, siedzą pszczoły, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem uliczek gęsto, 8 luźno. Dobra. No, ale właśnie zademonstruję jeszcze, co tu się dzieje w lesie z barciakami. Wyciągnąłem podkarmiaczkę, no i proszę popatrzeć. Tu są larwy barciaka mniejszego i barciaka większego. Te mniejsze są naprawdę perfidne. Te duże nic złego tak naprawdę pszczołom nie robią. Oprócz tego, że czyszczą im wosk. Natomiast te małe są perfidne, wchodzą pod czerw i ja miałem z nimi naprawdę duży problem. Także no widać, bardzo duża inwazja w tym roku barciaka w lesie.
To jest rodzinka pszczoły przedwojennej. Ona siedziała sobie wysoko, ale po tym jak dostała dymka, no to widać, że ewidentnie ta rodzinka nie jest za silna. Te pszczoły zeszły w dół i tu jest, tak powiedzmy, może nie wiem, się zbierze 5 uliczek, wcale nie jakoś tak na full. Natomiast no, to był odkład, który pięknie ruszył, bardzo ładnie się rozwijał, natomiast na sam koniec sezonu złapał inwazję barciaka, taką chyba w miarę intensywną. I te larwy barciaka mniejszego zaczęły wchodzić w czerw, atakować czerw. Ja pierwszy raz takie coś w tym roku miałem i naprawdę, no nie wiem, no zawsze to było na zasadzie, jak ktoś mówi, że ma problem z barciakiem, to ja się dziwiłem i po prostu, jak można mieć problem z barciakiem. No ale w momencie, kiedy larwy po prostu są tak intensywnie obecne i wchodzą w czerw, atakują czerw, te pszczoły są takie, wygryzają się, niedorozwinięte, no to te rodziny po prostu słabły i są jakie są, ale jak na ten stan, który był, to i tak nie narzekam jakoś bardzo, no zobaczymy. No ta pasieka leśna jest tutaj dla mnie najbardziej problematyczna, aczkolwiek dzisiaj otwieram mój za ulem i jakby no jestem bardziej zadowolony z oceny wizualnej tych pszczół niż byłem, jak zaglądałem tu chyba z półtora tygodnia czy tydzień temu. No, tu nagram, jak to wygląda. Chodzą sobie larwy barciaka, tak jak tutaj. Teraz jest pod pszczołą. O właśnie, one sobie chodzą po plastrach, pszczoły je puszczają. I co powodują? Chodzą pod pszczołami i proszę zobaczyć, te pszczoły się nie mogą wygryźć. One są po prostu, o właśnie, tu kolejna larwa. Tak to po prostu wygląda. I następna. Ta inwazja jest naprawdę w tej rodzinie bardzo mocna w tej chwili. Tak jak ja widzę, tutaj mamy co najmniej 3 larwy i mnóstwo pszczółek, które po prostu już chciałyby wyjść, no a nie są w stanie. No, także niestety, ta rodzinka tak wygląda. Ona nie pokazuje, jakby była bardzo, w bardzo złym stanie, no ale po prostu larwy robią co chcą. To proszę zobaczyć, dwie larwy, jedna obok drugiej i pszczoły nie mogące się wygryźć. Tak to wygląda właśnie ta inwazja barciaka mniejszego. Bo barciak większy to sobie zjada plastry, się nic nie dzieje. Jeszcze w jednym miejscu po prostu porażony czerw. On się nie może wydostać stamtąd. Pszczoły po prostu siedzą i no i nie są w stanie wyjść, a jak wyjdą, to mają takie karłowate odwłoki, bo barciak je jakoś tam wypycha, albo nie wiem. One po prostu się nienormalnie, nienaturalnie rozwijają. No cóż, no. Ta rodzinka tu ma trochę podlane, tej pszczoły nie jest bardzo mało. Matka czerwi, o tu jeszcze gdzie widać właśnie chodzi larwa. Gdzie ona też chodzi, larwa barciaka. No i chodzi i robi co chce po prostu, a pszczoły na to pozwalają. I tu też mamy pszczołę przedwojenną poza fortem. Ta rodzinka była kiedyś tutaj najsilniejsza na pasiece. W tej chwili na pewno taka nie jest. No ona bardzo miała bardzo intensywną tą inwazję barciaka w pewnym momencie, ale przede wszystkim był barciak większy na plastrach nieobsiadanych. I ta rodzinka, ja ją kiedyś chyba nawet pokazywałem, mówiłem, że ona matka tutaj czerwiła tylko na dwóch ramkach. No i z rodziny, która powiedzmy zajmowała, no nazwijmy to, nie wiem, Korpus Wielkopolski, zrobił się czteroramkowy odkład, natomiast ona funkcjonuje i ona na jesień zwiera szyki. Nie wygląda jakoś tam super, natomiast wyglądała gorzej i chyba jest w porządku, jeżeli chodzi o jakiś tam, znaczy w porządku nie jest, natomiast chyba idzie w dobrą stronę, ale pewnie jej zabraknie sezonu, żeby wejść na prostą. Zobaczymy. No ja mówię, tu w lesie jestem raczej niezadowolony ze stanu pszczół, aczkolwiek no zobaczymy. No tak naprawdę nie mam pojęcia. No nie widzę problemów związanych z warozą. Tu są problemy związane właśnie z atakiem barciaka mniejszego na czerw i przez to słabnięcie rodzin, słaby rozwój. No i cały rok tutaj jakby doskwierał głód w tym miejscu. Gdzieś tam ratowane przeze mnie sytuacje były, no ale właśnie to miejsce było jakieś tam problematyczne z uwagi na aurę.
No a to jest macierzak po mojej B5, czyli moim przetrwalniku. On jest w projekcie Ford Nox i no poza chyba tą rodzinką GMZ Don Marcina, to jest to chyba tutaj na pasiece najsilniejsza rodzina w tej chwili, natomiast ona też miała dość intensywną inwazję barciaki. Ona wygląda dobrze i to właśnie ta rodzina, jakby ja o niej czasem wspominałem, że jakby ma inwazję, ale tak jakby na nią nie zwracała uwagi. Znaczy na pewno mogłaby rosnąć szybciej. Natomiast generalnie ona się po prostu jakoś tam rozwijała. Ja jak podzieliłem rodzinki w ramach projektu, to tu sobie naprawdę zostawiłem bardzo niewielką rodzinkę i ona się naprawdę fajnie rozwijała. Ja je zrobiłem chyba wszystkie w tej samej sile, natomiast no, te rodzinki, które potem do kolegów szły, to one jednak miały no, mniejszą siłę niż ta, która u mnie została. No nie zrobiłem tego specjalnie, dzieliłem w miarę na różne rodzinki, natomiast faktycznie ta rodzina jakoś tak u mnie chce się trzymać. Natomiast co komu sprezentuje genetykę z tej B5, no to ona chyba nie daje rady za każdym razem. Także może się kiedyś ta pasja odwróci, chyba że ta genetyka u mnie też padnie. No zobaczymy. No i tutaj mamy ostatnią rodzinkę na tej pasiece leśnej. To jest rodzina L1. Rodzina, która zdaje się w 2017 przywędrowała do mnie w ramach projektu od Łukasza. No i ona jakoś z problemami w tym roku dużymi funkcjonuje. W tym roku musiałem ją zasilić, bo na pewnym etapie niewielki, bardzo zostawiony odkład po prostu nie chciał rosnąć. Więc ona dostała tutaj zasilenie z ramkę czerwio z rodziny B5. Ona też jest na ramce warszawskiej poszerzanej w tej chwili. Został pakiet ze starą matką na ramki warszawskie poszerzane przełożony, bo wcześniej zimowała na wulu wielkopolskim. No i cóż, no, patrząc od góry, to te rodziny wszystkie nie wyglądają źle i ja dzisiaj tak daleko nie przeglądam, dwie ramki odsuwam, nie pokazuję tego pod kamerą, bo mam jedną rękę niesprawną, więc po prostu nie mam ręki do tego. Natomiast no, są jakieś tam problemy w czerwiu. W jednym miejscu, prawda, na jednej rodzinie tam nagrałem tego barciaka. W tej chwili to jest największa inwazja tam, w tamtej rodzinie, w której to pokazałem. Natomiast no, ta rodzinka, ona dostała chyba raz albo nawet dwa razy jakąś ramkę z czerwiem. Nie bardzo chciała brać syrop w ostatnim czasie. No zaraz zobaczę, co się tam u niej dzieje. No, od góry nie wygląda najgorzej, natomiast no... będzie co będzie, no nie wiem. Dzisiaj generalnie jak tak zajrzałem do tych rodzin, to wszystkie wyglądają lepiej niż je oceniłem ostatnio. Z jakich powodów nie wiem. Ja generalnie oceniałem te rodziny źle z powodu tego, że one miały wszystkie wolny rozwój i dużą inwazję barciaka. Natomiast ja nie widzę problemów takich, które są skorelowane bezpośrednio z warozą, jakichś wirusowych problemów nie widzę. Po prostu barciak wchodzi w te rodziny i one się rozwijają słabo, nie chcą się rozwijać. I stąd jakby ta niska moja ocena. One wszystkie jakoś tam zostały zasilone, chociaż zasady projektu Ford Nox mówi, żeby tych rodzin nie zasilać. No ale myślę, że gdybym ich nie zasilał z tych rodzin zdrowszych jakimś tam czerwiem, to po prostu no, skończyłoby się tak, że tych rodzin by na pewno nie było, a tak to wydaje mi się, że zwiększyłem jakoś tam ich szanse na przeżycie, ale chyba wciąż niewystarczająco, żeby one faktycznie przetrwały. No zobaczymy. Tak jak mówię, no, takie same rodziny z góry czasem pokazuję i mówię, że są w dobrej kondycji. Te rodziny pokazuję i, no i wiem, że tam w środku w czerwiu z powodu tej inwazji barciaka nie jest tak, jak być powinno. Ale zobaczymy. No, nie zarzekam się, bo jakby troszeczkę optymizmu nabrałem przy dzisiejszym przeglądzie. Dzisiaj jest przedostatni raz, kiedy jestem w lesie w tym roku, bo dodałem wszystkim rodzinkom tam po litrze syropu. No i za tydzień przyjadę po prostu wyjąć podkarmiaczki i no i to będzie koniec odwiedzin w lesie.
wszystkie te rodzinki tutaj mają małe wylotki zostawione. Tu kilka pokażę. Ta rodzina ma taki wylotek. Te rodzinki mają w ogóle malutkie wylotki. To jest nawet nie będzie 2 cm2. Ta będzie mieć nawet jeszcze mniejszy wylotek. Tutaj. Także z takimi wylotkami te rodziny będą zimować. One mają tą właśnie taką ściółkę leśną, która mam nadzieję zapewni im dobrą wentylację, czy zapewni, nie wiem. Część z tych ekopowałek została troszkę wypropolisowana od spodu. Już spróbuję ją pokazać. Nie jestem w stanie jedną ręką tego zrobić. Także ta rodzinka ma dość niewiele wypropolisowanej tej powałki, ale no tak, niektóre mają powiedzmy w 50% pokrytą siateczkę propolisem, inne ciut mniej, jedna chyba ma ciut więcej. Także zobaczymy. No, w przyszłym roku mam nadzieję, że cała ta powałka od spodu będzie wypropolisowana i będzie w związku z tym dobrą barierą.